Cześć, witam was, witam w kolejnym moim nagraniu, takim dosyć krótkim. Ono zostanie opublikowane prawdopodobnie w sobotę dopiero, premiera będzie, gdyż robię troszkę do przodu, gdyż następnego dnia od nagrywania, dnia nagrywania jest Boże Ciało, więc jest święto. Potem weekend jest taki dłuższy, więc może nie, też nie być w domu, nie może być różnie, więc dlatego chcę być do przodu. Żeby troszkę zrobione filmy, nie? Więc robimy. Co dzisiaj? Mamy Redmi, nie? Xiaomi'ego, więc co wam dzisiaj pokażę? Pokażę nam aplikację zegara i jak sobie, przede wszystkim jak sobie zrobić alarm. Dodać alarm w MIUI. Bo wiem, że dużo osób się na pyta w niektórych grupach, jak to zrobić, bo osoby korzystają z butika. No prawda, teraz pewnie się zatrzyma ktoś film i pewnie się pomyśli, co to za głupi pomysł, nie? Pokazuję, jak stworzyć alarm. Uwierzcie mi, że warto to zrobić, zwłaszcza, że dla osób nie początkujących, nie? Bo nie, YouTube oglądają też osoby początkujące w Androidzie, nie? Nie tylko zaawansowane. Więc no, także wiadomo. A po drugie, to się każdemu może przydać, bo mój tata jak dostał tego Redmi'ego, to też samego kiedyś, to też nie umiał tego zrobić. Więc dobra, jedziemy z koksem. Żeby sobie dodać alarm, tylko muszę włączyć dźwięk. Okej. Dobra, i teraz, żeby sobie stworzyć alarm. Bo połączyłem z internetem i się pojawiają teraz powiadomienia. Dobra, żeby stworzyć sobie alarm, to wchodzimy, szukamy na pulpitach tutaj aplikacji zegar. Ja ją mam w zakładce z akcesoria. Albo jak masz włączoną szufladę z aplikacjami, to zobaczą, zobaczam z dołu i masz szufladę, nie? Ale jeżeli nie masz tego włączonego, to na pulpitach ekran szukasz, nie? Jak włączyć szufladę, to zrobię to i skonfigurować obdrawera, to też będzie osobny materiał. Także czekajcie. Żeby sobie skonfigurować alarm, to szukamy w aplikacji zegar. Wchodzimy do zakładki alarm, czyli tam tej pierwszej, tu. Mogłyby być opisane te zakładki, nie pod tymi ikonami. No ale no niestety nie są, więc mówię, ta pierwsza zakładka. I klikamy dodaj. I teraz możemy sobie po pierwsze ustawić godzinę, o której ma się ten alarm pojawić, którą mamy godzinę. 10:15, więc ustawię sobie tutaj 18 na przykład, aby 19. O. Ja potem sobie włączyć, wybieram dzwonek. Teraz jak na to kliknąłem, to się uruchomiła aplikacja Motywy. Ja o niej osobno robiłem już kiedyś film, więc odsyłam w karcie do niego, bo tam zostało wszystko szczegółowo opowiedziane, omówione. Ale otworzyła nam się aplikacja Motywy i tu możesz sobie wybrać lokalny, czyli po prostu plik MP3. Jest pamięci telefonu, na przykład w menedżerniku i to sobie możesz wybrać MP3 jakąś, jako alarm. Dalej możesz sobie ustawić fabrycznie zainstalowane dzwonki. Jakie mamy? No budzik na przykład. Boże, ale to głośne jest. No, nic dziwnego, że mój tata potrafi mi skoczyć z łóżka. No, powiem wam, że te alarmy nie są za ciche. Matko święta. Nie polecam tych dzwonków opisanych jako budzik, jakaś tam klakson, nie polecam, bo to można sobie słuch uszkodzić. Odradzam. Świat, dobra, nie będę... O, to chyba mój miał tata ustawiona. No właśnie co, ale to sobie wybrasz dzwonki, nie? I tu pod spodem masz jeszcze do pobrania z tej aplikacji motywy, nie? Dobra, ja nie wiem jak jest ustawiony teraz, żeby nam ten klakson nie zaczął. A i pyta się o dostęp do pamięci.
żeby ściągnąć MP3 ustawione, to musisz zezwolić na dostęp do pamięci, nie? Którą mamy 17. Dobrze, domyślny dzwonek. Aha, czyli ten domyślny dzwonek, czyli po prostu dzwonek telefonu. Dalej mamy powtarzanie, możemy sobie ustawić powtarzanie codziennie, czyli o tej samej godzinie, ale codziennie będzie ustawione tylko raz, czyli raz będzie działał ten alarm od poniedziałku do piątku, od ustawionej godzinie. I własne, to klikniesz sobie na własne, to możesz sobie wybrać dni, nie? W których ma działać dany alarm. Więc ja ustawię tylko raz, żeby działał. Wibracje podczas alarmu możesz włączyć bądź wyłączyć. Alarm jednorazowy, no to jak to włączysz, to będzie działał tylko raz na przykład, ale jak ustawisz sobie tutaj codziennie, to ta opcja będzie niedostępna, nie? To mam nadzieję, to jest logiczne. Alarm jednorazowy, to on po uruchomieniu się zostanie usunięty. O to tu chodzi. No i etykieta, to możesz sobie jeszcze nazwać jakoś, nie? Na przykład test, ok. Nie wiem, którą mamy godzinę, 18. No i jak klikniemy sobie zapisz, to jest ptaszek. O, i dodaliśmy alarm. I teraz możemy sobie go tym przełącznikiem wyłączyć i włączyć, nie? Teraz poczekamy tą jedną minutę, pokażę wam, jak to działa i co tam jeszcze możesz zrobić, bo tam jest tak zwany, o widzicie, już telefon wibruje, za chwilę będzie dzwoniło. O, tak powoli się robi głośno, nie? To jest tak zwane fade in. A powiedzieć wam, dlaczego się takie robi, dzieje się tak dlatego, żeby nie wyrwać gwałtownie ze snu. To każdy alarm na Androida takie coś ma. No i mamy stop, nie? Tylko. Na klikniemy na to powiadomienie, to mamy możliwość przesunięcia na to kółko kliknięcia. To się uruchomi nam tak zwana dżemka. Czyli za 10 minut będzie dzwoniło jeszcze raz. Przesun do góry, aby zatrzymać. No to przesuwamy do góry. O, i już alarm wyłączony, nie? No. I tak wygląda to w przypadku UI. Teraz usuniemy sobie to, żeby już mnie już tutaj nie wyprowało, nie dzwoniło już, nie? No, no i teraz pokażę wam pozostałe funkcje aplikacji zegar, co my to mamy. Druga zakładka to jest nic innego jak zegar światowy, to możemy sobie sprawdzić godzinę w różnych w różnych lokalizacjach. Możemy sobie dodać jakiś kraj, na przykład, nie wiem, Wielka Brytania, na przykład. No, albo jakiś tutaj Cambridge, proszę bardzo. I już mamy pokazaną godzinę w tym miejscu, nie? Tak, o, ciekawostka. Albo na przykład sobie jeszcze Afganistan sprawdzimy. Aha, tak, te główkę zrobiłem. No, Afganistan, proszę bardzo. Bo to jest Azja, to jak wiadomo, godzina będzie zupełnie inna. Kabul to jest miejscowość, jakby ktoś nie wiedział. I mamy 12.51, nie? I no i tak sobie to jest przydatna funkcja dla podróżujących. Jeżeli chodzi o kolejną funkcję, trzecią zakładkę, to jest stoper. Tu możemy sobie uruchomić stoper i dodawać tak zwane międzyczasy, tą pierwszą ikoną, tą strzałką taką. Tak. I już mamy pierwszy międzyczas, drugi międzyczas i takie pomiary robić, dodawać takie międzyczasy, ile jest różnica czasu po prostu, nie? Nic innego. I zatrzymać możemy ten stoper. Raz wyczyścić. Nic szczególnego. Raz ostatnia zakładka, czyli minutnik. Ikona tej klepsydry to jest minutnik. Tu możemy ustawić sobie czas. Na przykład na... zero i na przykład jest 0 minut i ustawimy na przykład... no chociażby te 10 sekund, nie? Do testu.
i to możemy sobie włączyć na tą minutkę, to możemy kliknąć i ustawić sobie dzwonek i to mamy domyślny dzwonek, taki jak jest ustawiony w alarmach. Raz. Reszta noc. Racie, to by mogło być trochę relaksu. Poważnie mówię wam. Praża. Poprawię tylko mikrofon, bo jest troszkę daleko. No, mam nadzieję, że słyszycie mnie cały czas dobrze, nie? Ja wam to znormalizuję i podgłoszę. Tak spokojnie. Teraz jest plaża. No nie, no to to jest relaksujące. Spokojnie. Leśny deszcz. Ogień w piecu. A, nie klikłem, kurde. No, powiem wam, że to przy tym można by nawet usnąć. Bo to może do tego służy. No nie wiem. No ustawiłem te 10 sekund. Ale widzicie, mamy taki dźwięk. Jak się ten czas skończy, to dzwoni, nie? Alarm. Wyłączymy oczywiście, żeby nam to nie przeszkadzało. Wycisz. O. No, no i to jest dobre właśnie na przykład jak chcesz się zdrzemnąć, albo na przykład no, to ustawiasz sobie drzemkę na 15 minut i dzwoni ci jak się czas obudzić, nie? No, tylko że ten dzwonek mógłby być taki fade in jak ten alarm, nie? Żeby tak nie wystraszyć. Nie? Dobra, no ale tak jest. No i ostatnią ikoną tutaj to jest menu. Tu możemy sobie ustawić już odgórnie, wybrać odgórnie ustawiony czas, nie? 5 minut, 10 minut, 15 minut. Jeszcze tu sobie możesz dodać swój czas. Szybko wybierać, nie? No. I jeszcze ostatnia rzecz, ostatnią rzeczą są ustawienia tej aplikacji. I tu możemy sobie ustawienia zegara, edytuj czas systemowy, to możemy sobie wybrać, ustawić czas w Androidzie, według mnie to jest takie bezbędne trochę tutaj, ale jest taka opcja. Ustawienia ogólne, dzwonek alarmu, możemy sobie wybrać domyślny, nie? Tu mamy, jak widzicie, kilka do pobrania, nie? To już wam tłumaczyłem, jak tego używać tych motywów, nie? W osobnym materiale, więc zachęcam do obejrzenia. Link w opisie i w karcie może być. Tu mamy te fabrycznie zainstalowane, nie? Ale odradzam dzwonku alarmu typu bryza. Nie, bryza może nie, ale odradzam tego klaksonu. Bo to jest bardzo ostre i się tego możesz nawet bardzo wystraszyć, zwłaszcza jak chorujesz na epilepsję albo na jakieś inne napady. To ostrożnie z tym, bo się możesz naprawdę wystraszyć. I źle się to może skończyć. Nie? Naprawdę. To tego nawet nie powinno być jako alarm, bo to jest naprawdę takie gwałtowne wybudzenie się ze snu, to jest też niedobre dla organizmu. Także uwaga, nie? Żeby nie było na mnie, nie? Dobra. No i dalej mamy dzwonek minutnika, to tutaj sobie wybierasz ten dzwonek minutnika. Jaki ma być? Z domyślnych, bądź możesz sobie pobrać właśnie z motywów. Fantazja, jak brzmi? O, tylko przyciszę ten telefon. O, fantazja jest okej. Poranna rosa. No to już jest dobre, ale żaden klakson, naprawdę. Badaj, czy alarm, nie? Przyciszę, jak daty jeszcze nie wiedzą o co chodzi, to ja ściszę tylko ten telefon i posłuchajcie jak to brzmi. Słyszycie jak to piszczy? To jest naprawdę bardzo ostre, nie? Tak samo alarm. To alarm, aha, to jest tylko nazwa.
Dobra, to jest grupa. Wschód słońca. O, to już jest ok. Baśniowa kraina, country. No, tych dzwonków jest wygodny, w system jest naprawdę miła, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, więc nie będę wybierał i wam pokazywał wszystkich, bo tego jest naprawdę dużo. Głośność to możemy wyregulować, alarmu i dodatkowe ustawienia. Nie. Auto wyciszanie jeszcze jest. Po 10 minutach albo po innym okresie czasu. Dodatkowe ustawienia alarmu. Tu mamy jeszcze możliwość sobie włączenia wibracji, alarm wyłączenia, aby włączyć alarmy nawet po wyłączeniu urządzenia. Tylko alarmy ustawione na co najmniej 10 minut po wyłączeniu urządzenia. No, to taka próba przywrócenia klasyki, bo stare Nokia czy Samsungi z systemem Bada OS mają coś takiego, że jak ustawisz alarm i wyłączysz telefon, to się ten telefon aktywuje sam, nie? Ale to tylko 10 minut działa po wyłączeniu telefonu. Narastający, czyli właśnie ten cały fade-in, takie powolne zgłaśnianie się. Nie wyłączać tego również, nie polecam, bo budzik moim zdaniem powinien nachodzić powoli. Powiadomienie przed dzwonkiem, możemy wyświetlić powiadomienie przed włączeniem alarmów. Drzemkę możemy ustawić na jak długo ona ma działać. I jeszcze przycisk głośności, nie? Jak ma działać, jako drzemka, nic nie rób, bądź odrzucenie, wyłączenie budzika. Dobra. No i jeszcze politykę prywatności możemy poczytać od MIUI. No i to byłoby tyle ode mnie. Całą aplikację wam pokazałem od MIUI, nie? Mogę wam jeszcze szybciutko pokazać aplikację od Samsunga, jaka jest, bo nie widziałbym sensu robienia filmu osobnego o Samsungu, nie? Więc szybko wezmę tego Samsunga. Zobaczymy, jak to tutaj działa. Ja ten film podzielę na rozdziały. Xiaomi, Samsung i Huawei. Także będziecie mogli sobie sprawdzić. No i tylko włączymy sobie dźwięk. Włączymy sobie aplikację zegar. Podobnie, tylko że ja tutaj mam nie w akcesoriach, tak. Tylko muszę ją znaleźć, proszę bardzo. I ona wygląda, u Samsunga wygląda tak. Zakładki mamy na dole, alarm, czas na świecie, stoper i minutnik. Podobnie jak MIUI, kolejność jest taka sama. Jeśli chodzi o dodawanie alarmów, to dodajemy Gigabyte Plus. O, i możemy sobie ustawić czas. Mamy godzinę 10.30, więc ustawimy sobie 10.40 na przykład. My możemy pod spodem sobie włączyć jutro, dzień wybrać, w jaki ma to być aktywne, po prostu klikając na nazwę dni, nie? Nazwę możemy ustawić, nie? Tu możemy sobie kliknąć na ikonę kalendarza i wybrać dzień. Sobie ustawić 15, czyli dzisiaj. Gotowe. Dźwięk możesz wybrać tutaj też. Ale Samsung ma już nie ma takich przyjemnych dźwięków jak ten. Jak MIUI. Możesz sobie nawet Spotify włączyć. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Wybierzemy sobie Spotify. Zobaczcie, możemy nawet utwór włączyć ze Spotify'a. Brawa. No to Samsung to super sprawa. Znajdziemy sobie coś tutaj. Elektronomia, czyli NCS.
No, kobiecant. Może usuwam na mnie Sky High, na przykład to jest muzyka bez... O! Przyciszyłem, żebyście mnie słyszeli. No niech będzie to. No nie wiem, czy ja to wybrałem. Tak, wybrałem. Dobra. Chyba wybrałem Sky High. Dobra, wstecz. Zaraz zobaczymy. Tak, Sky High, dobrze jest. Wibrację możemy aktywować i drzemkę ustawić. Po jakim czasie ma dzwonić znowu i ile razy, nie? No i sobie zapisujemy. I zobaczymy, którą mamy godzinę. 33 to jeszcze 5 minut, nie, 7 minut. No to musimy poczekać albo przestawić tę godzinę. Dobra. 35 i zobaczymy, jak to będzie nam działało. Albo 34 mogę zrobić, kurczę. O, zapisz. No, i teraz 34 i teraz poczekamy, jak przyjdzie 10.30. A to mi 9 jest. O mój Boże. O, proszę. Więc będzie dzwoniło? A 16 jest chyba dzisiaj, tak? Czekajcie. Którego dzisiaj jest dnia? Data. 16 czerwca, tak. To dobra, nie będę dzwoniło, bo że datę ustawiliśmy. A tak jak widzicie jest. No i teraz poczekamy, za chwilę będzie nam alarm działał. Zobaczymy, czy nam się Spotify uruchomi. Ja na tym MIUI też mam Spotify'a zainstalowanego, ale tam nie ma takiej opcji. Więc no, w przypadku Samsunga to jest jeszcze lepiej, bo sobie Spotify możesz włączyć jako budzik. No to jest no, naprawdę super sprawa. Tego to się nie spodziewałem. No prawda. Nie? Zobaczymy jeszcze, jakie funkcje ma Huawei. Pod koniec filmu jeszcze, nie? No i co tam u was słychać? Napiszcie w komentarzu, co u was słychać. Nie? Co tam sobie robicie? Moje filmy mam nadzieję, że wam się podobają, nie? Zadziała? No 35 nie dzwoni. A czemu? Dlaczego nie dzwoni? Czwartek 16. Czekajcie, dobrze było. Chyba. Nie, już lat nie ogarniam. Bo one są tak często, no tak szybko się ten czas przesuwa do przodu, że już. Dobra. 10.36. Uważam, że MIUI ma wygodniejszy, tą aplikację wygodniejszą. Zobaczymy teraz. Znaczy, no... Boże, może minął czas. Co jest? Bo dzisiaj jest środa. Piętnastego, tak. Dobra, nie będę wam chyba zabierał czasu. O, działa. Proszę, włączył się Spotify. No, w końcu widzicie, działa, nie? Dobra, no i zaaktywował nam Spotify. Widzicie, no copyright sound, nie?
Dobra, nie? Jak masz wykupione Spotify Premium, to sobie możesz muzykę ze Spotify ustawić jako alarm w przypadku Samsunga, nie? No to już naprawdę super sprawa. Dalej mamy czas na świecie, to sobie możesz dodawać zegary. Jak widzicie, sobie dodałem kiedyś Londyn, bo miałem taką potrzebę, więc to tak zostało, nie? Tu sobie dodajesz, tak jak w przypadku MIUI bardzo podobnie, tylko tutaj masz mapę. Dalej mamy stopper, tu sobie ustawiasz stopper, startujesz i tu masz też więcej czasy, pomiary, nie? O, więc resetujemy. I mamy minutnik, tu możesz sobie też ustawić na przykład 0 minut i 10 sekund ustawimy tylko. Ale to co jest 10 sekund, tak. I zobaczymy, co to będzie dzwoniło. O, tu mamy fade in, czyli jest powolne, nie? Mamy właśnie minutnik. Dobra, odrzuć. Będę już hałasował. Dobra. No i tutaj możesz sobie dodać, nie? Więcej tych minutników. Dodawanie zaprogramowanego, co zmierza, nie? Możesz sobie tutaj więcej czasów dodawać. No, no i w menu aplikacji mamy jeszcze ustawienia, podobnie jak w przypadku MIUI. Tu mamy tylko włączyć, możemy wibracje, powiadomienia o nadchodzącym alarmie, 30 minut przed, polecam włączyć. To możesz sobie wybrać, jak to, ma być przypomnienie, jakie ma być, nie? Pokaż pogodę, bardzo fajna rzecz. Możesz sobie dodać do alarmu pogodę. Dźwięk możesz ustawić, nie? Wibrację włączyć, pokazać miniaturowy minutnik, uprawnienia, usługa niestandardowa, tego lepiej nie włączajcie, kontakt z nami, czyli z Samsung Members oraz informacje na temat wersji. No, no i to byłoby tyle. Więc będę się z wami, bo muszę zatrzymać na chwilę, bo potrzebuję chwilę przerwy. Jestem z wami z powrotem. Zobaczymy sobie jeszcze Huawei'a, nie? Jak mi nie wyjdzie, to zrobię to jako osobny materiał. Zobaczymy, jak mi to tam pójdzie. Otwieramy aplikację zegar, bo ja mam tutaj nie w internet, tylko w akcesoriach, jak wszędzie. I zobaczymy, jak to u Huawei wygląda, bo też bardzo podobnie na płaszczyźnie Emotion UI, nie od Huawei. Mamy też cztery zakładki, ten sam też w tej samej kolejności, czyli alarmy, zegar światowy, stoper i minutnik. Jeśli chodzi o alarm, to dodajemy nowy alarm i tu ustawiamy znowu czas, nie? Mamy godzinę 10:41, więc to musimy ustawić 10:44 na przykład. Nie? Dalej mamy powtarzanie, możemy włączyć tylko raz lub od poniedziałku do piątku, codziennie bądź własne, bardzo, bardzo podobnie do MIUI to wygląda, praktycznie tak samo. Samsung ma już swój układ, nie taki bardziej, ale Emotion UI bazuje chyba na MIUI, albo na odwrót, nie? Dalej mamy dźwięk alarmu, czyli po prostu dzwonek. Jeśli chodzi o Huawei'a, do Huawei też nie ma za wiele dźwięków. Dźwięki, muzyka w pamięci telefonu, to też możemy sobie wybrać MP3. Jak tutaj MP3 nie mam za bardzo, więc Spotify'a tutaj też nie włączysz, nie? Więc możemy wybrać sobie jakiś alarm domyślny. Ale dźwięk jest włączony chyba, dlatego nie gram. O Boże, nie, takie bipów to nie włączajcie, bo to może się naprawdę wystraszyć. Żaden agra bip, alarm bip i tego typu z jakiś tam klakson, to tego z takich alarmów nie ustawiajcie. Syrena, to coś takiego, tegoż to nie, bo to jest, nie polecam, naprawdę. Dobra, a domyślny jest jaki? A, taki przyjemny dosyć, to dobrze, bo to jest naprawdę nic przyjemnego, nie? Jeden guzik.
Nie, bit. To. Dobra. Dalej mam wibracja, czy ma być, czy nie, i etykieta, czyli po prostu nazwa. Dobra, krom mam do godziny 43, to ustawimy OK, żeby zapisać i za chwilę będzie nam dzwoniło, nie? Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Wyłączymy, o, dzwoni. Ale inny dzwonek widocznie wybrałem, to jest to bardzo cicho, to jest ściszony, nie? Ładnie ten guzik, bo to jest wyżej. Ale może słyszę, widzieliście, nie? No dobra, nie będę przyciągał, polecam się pobawić. Jak masz Huawei, a nie? To możesz sobie dodać więcej tych alarmów. Kolejną zakładką są zegary, to możesz sobie dodać właśnie podobnie jak w spodku Xiaomi'ego i Samsunga, wybrać jakiś kraj czy miasto i sprawdzić, jaka jest godzina w danym miejscu. Stoper, czyli nic innego jak stoper, czy liczy czas do przodu. Mamy też pomiar, ten międzyczas. Dobra, i minutnik, czyli czas do tyłu. I tu również ustawię tylko 10 sekund. Pyk. I zobaczymy, jak dzwoni minutnik. Uchwalają. Ty, 2, 1, koniec. O Jezu, ale ten dźwięk. Nie, takiego czegoś nie polecam, naprawdę. Bo to możesz zawału nawet dostać. Nie, bez przesady, ale tak mówią ludzie, jak się wystraszą czegoś. Nie, to po ustawieniach minutnika sobie zmień dzwonek. Dobra, w ustawieniach aplikacji mamy tak. Alarm w trybie cichym. Otwórz alarm, nawet gdy telefon jest w trybie cichym. No, polecam aktywować, bo jak sobie wyciszysz telefon na noc, to wtedy alarmu nie będziesz miał. Jak tego nie aktywujesz. Czas trwania alarmu dźwiękowego. Ustawienia to są drzemki, tu możesz sobie drzemkę skonfigurować. Funkcja przycisków głośności. Czy mają uruchomić drzemkę, wyciszyć alarm oraz odwrócić, czyli wyciszyć i usunąć. Nie. Funkcja przycisku, tak? Data i godzina, możesz ustawić sobie tutaj, ustaw datę i godzinę w systemie, styl zegara, analogowy czy cyfrowy. A jaką? Ja ustawię sobie na cyfrowy. OK. I tu chodzi o ten zegar światowy, za chwilę wam pokażę, jak to wygląda. I minutnik, dźwięk alarmu, to sobie zmienicie, timer beep. Takiego tegoż nie ustawiaj. Nie, bo to jest nieprzyjemne. Domyślnie to sobie zrobię. O. No i tyle. Jeśli chodzi o to, więc będę się z wami powoli żegnał. Jeśli chodzi o zegar światowy cyfrowy, to wygląda w ten sposób, nie? No. I to tyle. Wyczerpałem cały temat. Pokazałem wam aplikację zegara i jak ustawić alarmy w nakładkach MIUI, Emotion UI i od Samsunga, czyli One UI, nie? Będą jakieś pytania, bo mam dostęp cały czas do tych trzech urządzeń. Mogę, to już są moje urządzenia, więc to już raczej nie będzie problemu. Ale temat wyczerpałem do końca. Mogę, będą pytania, to proszę pisać, nie? A ja wam odpowiem. I teraz opinia końcowa. Jaka nakładka jest najbardziej dopracowana, jeśli chodzi o zegar, o alarmy i aplikację zegara? Moim zdaniem One UI, czyli Samsungowy system, ma najlepiej dopracowaną aplikację zegara. Bo pozwala odtwarzać Spotify jako alarm. Tak, dlatego to się naprawdę nie spodziewałem. Naprawdę. Co prawda MIUI też pozwala na wybór źródła, czy tam MP3, czy budowany dzwonek, czy coś tam, ale tylko lokalnie, nie?
czarny, czyli to. Dobra, i teraz tutaj dzwonek. Lokalny. I to możesz sobie wybrać tylko plik z dyktafonu nagranie plików, z menedżera plików, muzyki Huawei, muzyki MIUI i Solid Explorer, czyli tylko pliki dźwiękowe, nie? Nie ma opcji Spotify. Pomimo tego, że udowodnię wam, że Spotify ja to mam. Proszę bardzo, Spotify działa, zainstalowany jest na tym Xiaomi teraz, nie? I on jest tutaj zalogowany, a opcji w alarmie od Spotify'a nie ma. Więc mi się najbardziej podoba nakład alarm od Samsunga, bo on jest najbardziej taki rozbudowany, mi się wydaje, nie? I graficznie też taki zrobiony dobrze. No, teraz się będę już naprawdę żegnał, do zobaczenia. Piątka, cześć. Film prawdopodobnie premiera będzie w sobotę, nie? Na sobotę to robię, bo chcę sobie zrobić przerwę na weekend, bo wiadomo, mamy święto. Dlatego chcę być troszkę do przodu. Cześć.